Historia kolejnego króla Węgier, Albrechta II Habsburga. Witam Ciebie serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Niepodległa Historia. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się biografią, historią króla Węgier, kolejnego, bardzo ciekawego króla, Albrechta II Habsburga. Na wstępie jednak proszę Cię o udostępnienie tego odcinka dalej. Znajomym, nieznajomym, na swoich social mediach proszę po prostu o taką mini promocję tego odcinka od siebie, od serca. Oczywiście, jeżeli Wam się odcinek spodoba, bo jest to ważne, żeby ten podcast się cały czas rozwijał. Więc proszę o udostępnienia i obserwacje podcastu, jak jesteś nowym czy nową słuchaczką. No dobrze, no to ja nie lubię przedłużać odcinków i będziemy lecieć do sedna i opowiem historię Albrechta II Habsburga. Albrecht II Habsburg, można powiedzieć znany również jako jak każdy król w tym czasie z tego, wiecie, z tych gremiów europejskich, jako Albrecht V, jako król Niemiec, był postacią znaczącą w historii Europy w XV wieku. No przeważnie każdy król Niemiec był znaczącą postacią w tych latach akurat. Urodził się 10 sierpnia w 1397 roku. Pochodził on z rodu Habsburgów. No to jedna z najbardziej wpływowych i potężnych rodzin w historii Europy. Habsburgowie byli naprawdę potężną rodziną. Rządzili nawet Hiszpanią. No dobrze. Jego ojcem był Albrecht IV, książę Austrii, a matką Joanna z Bawarii. Albrecht II był również praprawnukiem cesarza Karola IV. Odziedziczył on po ojcu księstwa austriackie, a jego rządy charakteryzowały się próbami konsolidacji i umocnienia władzy Habsburgów w regionie. No, to znaczy, jak każdy król realizował swoje cele i swojej dynastii. No, nic dziwnego, tak? No, normalne po prostu. Każdy dbał o własne interesy. To nie jest ironia, tak? W 1421 roku poślubił z kolei Elżbietę Luksemburską. Była ona córką cesarza Zygmunta. To małżeństwo wzmocniło jego pozycję i umożliwiło mu dostęp do korony Węgier, no i korony Czech, a później także do korony Germanii, Niemiec. Po śmierci Zygmunta w 1437 roku Albrecht został wybrany na króla właśnie tych państw, Węgier i Czech. A wkrótce potem w 1438 roku został również wybrany na króla właśnie Niemiec. Jego panowanie było okresem ważnych zmian politycznych i społecznych. Albrecht dążył do umocnienia pozycji Habsburgów w Europie Środkowej i dalszej ekspansji terytorialnej. Jego rządy na Węgrzech i w Czechach spotkały się jednak z różnymi wyzwaniami, w tym z oporem lokalnej szlachty i konflikty ze sąsiednimi państwami. Albrecht zmarł nagle w 1439 roku w wyniku dysenterii podczas kampanii przeciwko oczywiście Turkom osmańskim, zostawiając po sobie niedokończone dziecko, dzieło raczej konsolidacji władzy Habsburgów w regionie. Jego śmierć spowodowała kolejne zawirowania polityczne i dynastyczne, otwierając drogę do dalszych konfliktów w regionie. Albrecht II jest pamiętany jako król, który odziedziczył wielkie ambicje i stawił czoła wyzwaniom swojego czasu, choć jego panowanie było krótkie, naprawdę krótkie, dość krótkie, no i dość po prostu bardzo burzliwe. Jego dziedzictwo było częścią długiej historii wpływów Habsburgów w Europie Środkowej i wpłynęło na kształtowanie się przyszłych pokoleń tej dynastii, więc to nie był sobie taki kolejny król z dynastii Habsburgów po prostu. To ktoś by powiedział, no tyle, mamy jego historię, ale ja bym chciał jeszcze wrócić do jego wojny z Czechami. Każdy król
starając się o władzę, no bo tam powiedziałem, że został tam królem Czech, tak, Niemiec, Węgier i tak dalej, ale ciekawy jest wątek jego wojny z Jagiellonami właśnie o Czechy. Otóż, i tak jak wspominałem leciutko, ogólnie z większą opozycją Albrecht spotkał się w Czechach, chociaż już w 1437 roku Stany Czeskie pod wodzą magnata Oldrichem z Rosenberga wybrały go na króla. Co ciekawe, husyci kierowani przez arcybiskupa Jana z Rokan w kwietniu 1438 roku przeprowadzili konkurencyjną elekcję w Kutnej Hoże i wybrali Kazimierza Jagiellończyka, brata króla Polski Władysława III. Albrecht miał jednak przewagę militarną, cieszył się też poparciem papieża Eugeniusza IV, no i innych władców niemieckich, no i przy użyciu wojsk węgierskich i niemieckich udało mu się opanować większość ziem czeskich, zająć nawet Pragę, no i 29 czerwca tegoż roku koronował się na króla. Do tego konfliktu oczywiście przyłączyli się Polacy, którzy zdobyli kilka miast, jednak musieli się wycofać się przed naporem przeważających sił Habsburga i zamknąć się w chustkiej twierdzy. Proponowali małżeństwo Kazimierza z córką Albrechta, ten jednak odrzucił ofertę. Ostatecznie doszło do tego małżeństwa już po śmierci króla. No i w listopadzie tak król pokonuje wojska husyckie i polskie siły w bitwie pod Żelenicami. I jeszcze warto spojrzeć bardziej szczegółowo, jeżeli chodzi i wrócić do rządów jego w Niemczech i na Węgrzech. Otóż zajęty walkami w Czechach, Albrecht II nigdy nie pojawił się osobiście w Niemczech, nie licząc Austrii, będącej wtedy częścią Świętego Cesarstwa I Rzeszy. Jednak nie pozostawał bierny wobec spraw wewnętrznych tego państwa. Rządził za pomocą swoich posłów na Sejmie w Rzeszy w Norymberdze. W 1438 roku wysłannicy króla przeprowadzili ważne regulacje ustanawiające sędziów rozsądzających spory pomiędzy 280 organizmami prawno-politycznymi, większymi i mniejszymi państwami, z których składała się wówczas Rzesza Niemiecka. Pozwoliło to rozpocząć ograniczanie feudalnej anarchii w Niemczech. Temu celowi służył również dokonany podział Niemiec na okręgi administracyjne. Na Węgrzech rządy sprawowała żona Albrechta, Elżbieta, która opierała się na możnych głównie rodzinie Tillich, z której pochodziła jej matka, i Władysławie Gara. Podburzało to nastroje średniej szlachty wobec Albrechta II, no i był zmuszony wówczas tego wrócić w maju 1439 na Węgry i zwołać do budy Sejm, na którym potwierdził dotychczasowe przywileje szlacheckie oraz zwolnił rycerstwo węgierskie z obowiązku uczestnictwa w wyprawach wojennych poza granicami kraju. Dzięki temu szlachta nie musiała brać udziału w dynastycznych wojnach króla niezwiązanych ze sprawami samego królestwa. Tymczasem sułtan turecki Murad II ruszył na Węgry i zdobył same Derewo. Potem zaś opanował większość terytorium Serbii. Podczas wojny z Turkami Albrecht zmarł na czerwonkę, tak jak mówiłem, której epidemia szerzyła się w jego armii. Pochowany został oczywiście w każdej po prostu miejscu, gdzie zostali pochowani inni królowie Węgier. Szekesherwar nie zdążył się koronować niestety na cesarza, co prawdopodobnie mógłby uczynić, mając silne poparcie papieża i niemieckich książąt. Po jego śmierci syn Władysław objął władzę w Czechach. W Niemczech wybrano jego kuzyna Fryderyka z linii styryjskiej. Tron węgierski przypadł Jagiellonu. Czyli Jagiellonowie już rządzili. Taka nasza dynastia, można by rzec powiedzieć. No dobrze, to tyle. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Proszę o jego dalsze udostępnienie, naprawdę. To jest bardzo ważna sprawa. Dziękuję za wszystkie udostępnienia, wszystkie obserwacje. Słyszymy się za tydzień. Dzięki, cześć, pa.